26 września o godzinie 17 w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie odbył się koncert w wykonaniu zespołu Le Femme z opery Na spacery babskie lato. Historia jest o podróży. Tu trzy artystki spotykają się na dworcowym peronie i każda ma jakąś swoją wizję świata, rzeczywistości. One się czasami przeplatają, czasami są zupełnie inne. W trakcie tego całego spotkania się nawzajem inspirujemy i o tym chyba jest ta cała historia. Prawie już 5 lat działamy razem i cóż nas połączyło? No chyba tak, może to zabrzmi banalnie, ale po prostu miłość chyba do muzyki. Każda z nas ma troszeczkę inne gusta też muzyczne, każda ma swoje ulubione na pewno epoki. Ruszamy arie z oper, które na co dzień może są odbierane jako trudne w odbiorze, tak? W takim potocznym rozumieniu, a my je przekładamy troszeczkę na nasz grunt, chcemy pokazać, że opera wcale nie jest straszna, nie jest nudna, nie jest okropna, niektórzy jeżą się na hasło opera, tylko wręcz przeciwnie, ponieważ mówi o emocjach, mówi o ludziach, to mówi o nas, o tym, co tak naprawdę nas wszystkich cały czas dotyczy, tylko może w innym kostiumie, w innym czasie, ale to jest wszystko aktualne i wszystko zależy, jak to pokażemy. Wnętrze jest wspaniałe i świetnie służyło. Jest wrażenie, że zwłaszcza jak jest wysoko sklepienie, że ten dźwięk się rozchodzi, niesie, on płynie. No, jesteśmy w świątyni, więc myślę, że ktoś, kto to budował, na pewno myślał o dźwiękach muzyki i bardzo dobrze, że ta muzyka może tutaj nadal brzmieć.